Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na pierwszy odcinek z serii poświęconej szeroko rozumianemu ogrzewaniu. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o kotłowni. Postaram się podzielić z Państwem swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z 3 lat użytkowania systemu. No i tyle, zapraszam. Jeżeli chodzi o serce całości układu, mamy tutaj piec kondensacyjny o mocy 24 kW. Dlaczego taki kocioł? Dom jest trzykondygnacyjny. W całości panuje temperatura, całość jest zamieszkana i tam mamy wszędzie temperaturę około 23 stopni, łazienki 24. Są to te temperatury, gdzie pasują wszystkim użytkownikom. W całości domu są czujniki temperatury w każdym pomieszczeniu, więc jakby utrzymanie tego poziomu nie jest jakąś wielką, trudną sprawą. Czy 24 kW to nie za dużo? Myślę, że 20 by w zupełności to opędziło. No niemniej jednak, jak każdy, chciałem mieć jakiś tam zapas mocy. No i akurat dlatego padło na ten piec. Konkretnie kocioł. Dlaczego akurat jeszcze ta marka i ten model? On schodzi z mocą grzewczą do 10%. A nie ukrywam, że w większości wypadków właśnie z taką mocą grzeje, nawet pewnie teraz. Na piecu jest 51, 52, może będzie widać, no i tu jest wskaźnik poziomu, akurat widać, że grzeje, może światełko podświetlimy, nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Ten lewy to jest wskaźnik, właśnie poziom mocy, to jest akurat wartość minimalna. Praktycznie przez cały czas, jak obserwuję pracę kotła, to grzeje z taką mocą, no, nie licząc sytuacji, gdzie grzeje wodę do użytku bieżącego. Jeżeli mówimy o wodzie, zasobnik 150 litrów, dlaczego akurat ten? Też pewnie jak większość z budujących domy, gdy napotyka ten problem, zastanawia się, jaki wybrać zasobnik. U mnie rodzina czteroosobowa, dwójka małych dzieci, gdzie każda kąpiel to wyprawa pod Niagarę, stąd tej wody dużo idzie. Nigdy nie było sytuacji, że zabrakło ciepłej wody, więc jeżeli ktoś rozmyśla o zakupie zasobnika, no to ta wartość niech będzie jakąś tam jakimś wyznacznikiem, czy więcej, czy mniej będziecie potrzebować. Jak widzicie, tutaj schodzą dwa czujniki temperatury. Jeden to jest do salusa, a tego ustrojstwa. To jest tylko tak naprawdę poglądowo, ponieważ temperaturą zasobnika steruje piec, kocioł. Cały czas będę mówił pewnie piec. On ma fajną funkcję, bo ustawia mu wartość temperatury. Może jeszcze raz pokażę, teraz aktualnie jest 40 pewnie. 42, nie wiem, czy będzie widać. No widać coś tam. 42 to jest ta wartość maksymalna, gdzie kocioł będzie do niej dążył, żeby zasobnik miał taką temperaturę. Natomiast amplituda grzewcza to jest aż 5 stopni. Aż albo optymalnie moim zdaniem jest to dobrane, bo no nigdy nie było sytuacji, że po odkręceniu ciepłej wody była nie taka. Więc jakby tutaj dlatego zdecydowałem, że to piec będzie tym regulował. Jeżeli chodzi o zasobnik, jaką przeróbkę, no inny sposób montażu. Oryginalnie na zasilaniu jest dostarczona rurka, gdzie jest zamontowany zawór zwrotny. No to rozwiązanie wydało mi się dość nietrafione, ponieważ podczas grzania całość ciśnienia zbiera się w zbiorniku. A nie do końca o to chodzi, dlatego zastosowałem rozwiązanie z naczyniem zbiorczym. O, mamy go tutaj. I jeżeli podczas grzania ciepłej wody objętość nam rośnie, a tym samym wzrasta ciśnienie, no to kumuluje się tutaj w tym naczyniu. Jak widać, ja go zamontowałem w ten sposób. Kierowało mną to, żeby w tym naczyniu nie zbierały się na dnie jakieś tam niepożądane rzeczy, tak to nazwijmy, i żeby była cały czas cyrkulacja tej wody.
Dlatego sposób montażu jest taki, a nie inny. Oczywiście zawór zabezpieczający, w tym wypadku do 6 atmosfer. No i manometr, żeby mieć pogląd sytuacji. W tym układzie jest możliwość spuszczenia wody z samego zbiornika i ewentualnie dopompowanie ciśnienia. Co roku to sprawdzam. Nie ma jakoś większych ubytków. No w sumie nie ma żadnych ubytków. Nie musiałem dopompowywać. Trzyma wartości nominalne. Tak więc jeżeli chodzi o ten sposób, to polecam montażu. No i oczywiście, gdyby była potrzeba, że zawór zadziała, to ma gdzie wodę upuścić ten nadmiar. Jeżeli już jesteśmy tutaj, to przejdźmy do jeszcze sposobu zasilania naczynia, czy inaczej zasobnika. Jak widać, wszędzie są półśrubunki po to, żeby ewentualnie przy jakimś tam jakiejś wymianie można było to zrobić bezproblemowo. Filtr, jaki zastosowałem w układzie, nie będę może mówił o producentach, ale jego wartość ciśnienia pracy to jest około 10 atmosfer. No u mnie w obiegu jest mniej więcej 2,2-2,4, więc nie ma potrzeby większego, on spełnia swoją funkcję. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia tego filtra wkładu, to jest mniej więcej po 3 miesiącach użytkowania. Jak widać, nie mam zapieszczonego ujęcia wody, mam ujęcie własne. Także akurat z tego jestem bardzo zadowolony. Wymieniam mniej więcej co 2-3 miesiące, w zależności od tego, jak mi się tutaj zabrudzi. Dodatkowo zamontowałem jeszcze, albo przygotowałem do montażu pod filtr, ewentualnie pod zmiękczacz. Ale jak się okazało, po badaniach wody nie jest to konieczne, więc przyłącze jest, gdyby kiedyś zaszła potrzeba, bo jakość wody by się pogorszyła, to możemy to zamontować. Przejdźmy jeszcze tutaj. To jest pompka cyrkulacji. Polecam to rozwiązanie, jeżeli chodzi o w ogóle, żeby robić. Nie dajcie się sugerować tym, że niedaleka odległość od pieca czy od zasobnika. Po odkręceniu kranu z ciepłą wodą, 2 sekundy dosłownie, nawet może i nie, jest już ciepła woda. Więc jakość i komfort użytkowania bardzo dobry. Pracą pompy steruje salus, czyli to urządzenie tam na górze. Sposób ustawienia to już jakby indywidualnie każdemu z Państwa pozostawiam. Wiadomo, zależy to od ilości wody w obiegu, wielkości. No każdy już musi sobie sam indywidualnie to zrobić. Jeżeli chodzi o rurki, to z zasobnika na zasilaniu obiegu cyrkulacyjnego jest 3/4. Natomiast od ostatniego ujęcia wody i punktu poboru wody w mieszkaniu już wraca półcalowa rura, czy tam rurka, i z powrotem jest to na wrzucana woda na tutaj naczynie. Całość sprawdza się bardzo dobrze, więc to rozwiązanie też sugeruję wszystkim tym, którzy chcą mieć fajny komfort, jeżeli chodzi o użytkowanie ciepłej wody. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy zasilaniu, tutaj należy wspomnieć o zbiorniku przeponowym. Tak jak mówiłem, mam ujęcie własne. No i zastosowałem takie naczynie po to, żeby ograniczyć pracę załączania się pompy, ilość cykli w ciągu doby. 200 litrów ciśnienie, jak tutaj dobrze pamiętam, to jest chyba 8 barów. Tak, 8. Zastosowany zawór ciśnieniowy. Może tu będzie widać, jest. I on mniej więcej tak waha się, ciśnienie pracy między 2,4 a 4 atmosfery. Jak widać, tutaj jest zastosowane, są dwa manometry. Jeden to jest pomiędzy pompą a zbiornikiem przeponowym. Teraz aktualnie jest na 3,5, a w obiegu około 2,5. Regulator ciśnienia.
Ta wartość wynika jakby z wielu rzeczy, no ale chodziło głównie o komfort i o ograniczenie zużycia wody. Ta wartość ciśnienia jakby spełnia moje oczekiwania, więc dlatego tak jest ustawione. Jak już jesteśmy w tej części, to przejdźmy do obiegu grzewczego i jego zasilania. Tu mamy ten element. Jeżeli ciekawostka, żeby doprowadzić wodę, nie naciskamy ten zawór, tylko musimy go podnieść do góry. No, wynikało to z jakichś moich przemyśleń, żeby nie było przypadkowych, niepotrzebnych ruchów w tej materii, ponieważ różnica w ciśnieniach na poszczególnych obiegach jest. I teraz tak, w CO mamy, czyli w centralnym ogrzewaniu mamy 1,4, natomiast w obiegu wody jest 2,2-2,4. No więc różnica jest, nie chciałem, żeby były jakieś tam przypadkowe, niepotrzebne ruchy w tej materii. I teraz tak, zastosowane mam trzy grupy pompowe. Jedna bezpośrednia i dwie ze zmieszczaczami. Bezpośrednia zasila mi grzejniki, które są w łazienkach, te potocznie zwane suszarki, plus piwnice. Dlaczego tak? W piwnicach mam zastosowane grzejniki, a to wynika z tego, że są tam pomieszczenia, no między innymi bawialnia dzieciaków, gdzie jest wyłożona miękką matą. No nie można było zastosować ogrzewania podłogowego, tak jak w reszcie domu, dlatego zdecydowałem na jeden obieg poświęcony właśnie tego typu rozwiązaniu. Temperatura, jak widać, na zasilaniu około 50 stopni, a dopiero się włączyło, więc na powrocie jest dopiero 40. Pewnie za chwilę się to wyrówna. Natomiast na dwóch pozostałych teraz grzeję obieg parter. Na całe piętro teraz nie ma grzania. Jeżeli chodzi o sposób, dlaczego taki, a nie inny. Zastosowałem tutaj sprzęgło z rozdzielaczem. To dlaczego i tak dalej, to już wiele odcinków było na ten temat u różnych osób. Nie chciałbym się tutaj powielać, ale no unikamy jakby tematu związanego z różnicami ciśnień. Więc to rozwiązanie jest bardzo fajne. A przy okazji zwarte, bo całość konstrukcji, proszę bardzo, tutaj jest w jednym miejscu jakby. I bardzo dobrze się to sprawdza. Plus jeszcze między właśnie piecem kondensacyjnym, a czy tam kotłem kondensacyjnym, a sprzęgłem z rozdzielaczem zastosowałem na powrocie taki oto filtr. To rozwiązanie polecam. Polecam w każdym obiegu z tego względu, że dobrze nam oczyszcza obieg z tych wszystkich elementów, które gdzieś tam jakąś strukturę z metalem mają. Mamy tam magnes neodymowy, który bardzo ładnie to wszystko zbiera. Po pierwszym roku użytkowania systemu było tego no mniej więcej połowa takiej dziwnej mazi, o dziwnej konsystencji. Usunąłem po prostu z tego naczynia, a tym samym i z obiegu, więc to rozwiązanie polecam. No i oczywiście sposób montażu to już jest dostosowany do tego, co określa tutaj producent. Przejdźmy teraz do grup pompowych. I tak, idąc od góry, zastosowałem na każdym obiegu odpowietrzniki automatyczne, plus dodatkowo na każdym poziomie w najwyższym punkcie również automatyczne odpowietrzniki. Dzięki temu system jest tak na dobrą sprawę bezobsługowy, ponieważ sam się odpowietrza. Poniżej na każdej z grup pompowych mamy czujniki temperatur z zaworami, czyli możemy zakręcić czy to zasilanie, czy powrót każdego obiegu. No wiadomo, pompki, one występują akurat w różnych wariantach. Ja wybrałem tego producenta. Nie chciałbym tutaj może reklamować. No i plus mieszacze. A na dole oczywiście sprzęgło z rozdzielaczem. Z ciekawych rzeczy, które tutaj zamontowałem, to na dole widać takie oto ustrojstwo. Postanowiłem mieć możliwość z każdego obiegu spuszczenia wody w kotłownię. Nie chciałem
sytuację, że gdy będę musiał z danego poziomu, z danego biegu spuścić wodę, to będę musiał iść gdzieś z wężami na piętro, do pokoju, tam przy rozdzielaczu podłączać, kombinować węże. Chciałem to mieć tutaj. No i takową możliwość sobie właśnie zrobiłem. Na chwilę obecną jest to zaślepione wszystko w celach bezpieczeństwa. Niemniej jednak, gdy zajdzie taka potrzeba, to będę mógł sobie wodę z obiegu po prostu spuścić i dokonać jakichś tam czynności serwisowych. Całością steruje takie oto ustrojstwo. Ja mam akurat Salusa. Na temat niego opowiem dokładniej, jeżeli chodzi o odcinek poświęcony automatyce. Tutaj tylko mogę pokazać temperatury zadane. O, zadana jest 50, a aktualnie między sprzęgłem a piecem jest 31,5. No, wynika to z tego, że piec sam sobie dostosował. Ja mu określam tylko maksymalną wartość, a on już sam sobie reguluje tak, żeby efektywnie, najefektywniej zapewnić ogrzewanie pomieszczeń, którymi steruje. Mamy tu jeszcze parter. Troszeczkę niewyraźnie, ale widać już tutaj. Parter nie grzeje, więc ta temperatura nie jest miarodajna. A grzeje natomiast teraz piętro i tak jak widać, o, załączył się odrobinę nam sterownik. A grzeje nam piętro i tak jak tutaj widać, mamy temperaturę zadaną 30, a w obiegu jest 28. Należy zaznaczyć, że ja tutaj czujniki temperatur dawałem na zasilaniu, nie na powrotach. I obieg CW 42, aktualnie 38. Takie mam ustawione wartości. Tyle jeżeli chodzi o całość kotłowni. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to postaram się w komentarzach ewentualnie nagram film poświęcony wszystkim tym zagadnieniom, które pojawią się po obejrzeniu tego materiału. Mam nadzieję, że choć odrobinę coś Państwu nakreśliłem, jak ta kotłownia moja wygląda. Ja po 3 latach użytkowania i zastosowanych rozwiązaniach, czyli czujniki temperatur w każdym pokoju, no, polecam to rozwiązanie. Wynika to stąd, że część domu jest od strony północnej, część od południowej. No, inaczej nie mógłbym tego w żaden sposób wysterować, a dzięki temu rozwiązaniu komfort użytkowania no po prostu jest wielki. No cóż, kończę na tym. Dziękuję wszystkim za uwagę. W razie pytań, tak jak mówię, proszę o komentarze. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne odcinki.